Film zaczyna się od mężczyzny budzącego się w pokoju w kształcie sześcianu. Ściany, sufit i podłoga mają świecące linie i jest tam 6 drzwi. Gdy mężczyzna oswaja się z sytuacją, otwiera drugie drzwi i znajduje pokój podobny do tego, w którym się znajduje, ale w innych kolorach. Zaciekawiony otwiera trzecie drzwi i wchodzi do środka. Gdy to robi, zostaje pokrojony w kostkę. Jego ciało rozpada się i widzimy urządzenie ze skrzyżowanymi drutami, które pocięło go na kawałki. Bez wysiłku składa się, a następnie znika. Inny mężczyzna, Quentin, wchodzi do pokoju i znajduje tam nieprzytomną osobę o imieniu Worf. Gdy próbuje go obudzić, nagle otwierają się jedne z drzwi i ostrożnie wchodzi kobieta. Na imię ma Holloway. Zdaje sobie sprawę, że Quentin jest uwięziony tak samo jak ona. Niedługo potem słyszą krzyk z sąsiedniego pokoju dziewczyny o imieniu Liven. Quentin wprowadza ją do ich pokoju, ale przypadkowo tłucze jej okulary. W tym momencie górnymi drzwiami wchodzi starszy mężczyzna Renee, dodając całej scenie tajemniczości. Okazuje się, że żaden z nich nie ma pojęcia, gdzie się znajduje, jak się tam znalazł i dlaczego. Quentin jest jednak świadomy istnienia pułapek w pokojach, bo wcześniej niemal odcięto mu głowę. 5-osobowa grupa postanawia trzymać się razem i szukać wyjścia. Renee przoduje, sprawdzając pułapki. Wrzuca but do pomieszczeń, trzymając sznurowadła i patrzy, czy coś się uruchomi. Gdy tylko wrzuci but do pokoju, ten staje w płomieniach. Następnie odzyskuje but i informuje wszystkich o obecności czujników ruchu w pomieszczeniu. Ostrzega, że wejście do środka uruchamia czujniki, co kończy się śmiertelnymi poparzeniami. Wrzucając buty do różnych pomieszczeń, mogą określić, które są bezpieczne, a które nie. W międzyczasie Holloway rozważa różne możliwości dotyczące tego, kto mógł stworzyć kostkę, przy czym jej głównymi teoriami są kosmici lub rząd. Po chwili grupa zaczyna słyszeć dziwne odgłosy z zewnątrz, przypominające dudnienie dużej windy. Holloway zapewnia samą siebie, że ktoś na pewno przybędzie im na ratunek. Zaś Quentin i Renee uważają, że musi istnieć droga ucieczki i proponują poruszanie się naprzód w linii prostej. Przytłoczona wszystkim, co się wokół niej dzieje, Liven zaczyna panikować. Obawia się, że wszystkich spotka tutaj śmierć. Quentin ją jednak pociesza, mówiąc, że na pewno się stąd wydostaną. Następnie Renee sugeruje, że pozostawanie w bezruchu nie pomoże, więc muszą iść naprzód po linii prostej, aż dotrą do końca. Pozostali zgadzają się na to i zaczynają poruszać się po pokojach. Po tych słowach Renee ponownie wrzuca swój but do sąsiedniego pokoju i, uznając, że jest bezpiecznie, wprowadza grupę po kolei do środka. Poruszając się, napotykają serię liczb wyświetlanych na włazach pomiędzy każdym pokojem. Widząc to, Holloway dochodzi do wniosku, że musi tu być tysiące pokoi. Wyjaśnia, że nie mają dostępu do jedzenia ani wody, co oznacza, że mogą przeżyć 3 dni. W odpowiedzi Renee sugeruje ssanie guzika, aby pobudzić produkcję śliny i ugasić pragnienie. Idąc za jego przykładem, wszyscy zaczynają to robić. W miarę upływu godzin grupa kontynuuje sztuczkę z butem i idzie dalej. W pewnym momencie Renee wrzuca but do kolejnego pokoju, nie widząc w nim nic niepokojącego. Zauważa jednak suche powietrze i dochodzi do wniosku, że w pomieszczeniu prawdopodobnie znajduje się czujnik elektrochemiczny, który wykrywa siarkowodór emitowany przez skórę. Quentin zaczyna interesować się wiedzą starszego mężczyzny i skłania go do wyjawienia, że jest francuskim artystą, któremu udało się uciec z więcej niż 7 głównych więzień. Niedługo potem wskakuje do pokoju, który był testowany butem, ale jego twarz zostaje spryskana kwasem. Pozostali szybko go odciągają, jednak jest już za późno. Kwas powoduje korozję twarzy i głowy, prowadząc do bolesnej śmierci. Grupa dochodzi do wniosku, że musi znaleźć skuteczniejszy sposób sprawdzania pomieszczeń pod kątem pułapek. Quentin pyta wszystkich, czym się zajmują. Sam ujawnia, że jest funkcjonariuszem policji. Następnie Holloway mówi, że jest lekarzem, a Worf twierdzi, że pracuje w biurze, ale nic poza tym. W miarę kontynuowania dyskusji w grupie Liven odkrywa, że jest dobra z matematyki. Pozostali zachęcają ją do rozszyfrowania kodu kostki, zakładając, że jest to jakiś rodzaj układanki.
W następnej scenie Liwen zauważa, że pokoje oznaczone pewnymi liczbami są niebezpieczne, zwłaszcza jeśli jest to liczba pierwsza. Dowodzi swojej teorii, wyjaśniając, że pokój, w którym Renej został spryskany kwasem, był oznaczony liczbą 149, która jest liczbą pierwszą. Stosując ten sam sposób, sprawdza liczby w sąsiednim pokoju i stwierdza, że żadna nie jest pierwsza, więc musi być bezpieczny. Wskakuje bez szkody do środka i to potwierdza. Grupa kontynuuje zajęcia przez kilka godzin, posługując się liczbami pierwszymi. W tym czasie Quentin od niechcenia flirtuje z Liwen, opowiadając o swoim życiu osobistym, ujawniając, że ma trójkę dzieci i jest rozwiedziony. W końcu grupa natrafia na pokoje z liczbami pierwszymi na wszystkich drzwiach, co oznacza, że czekają na nich pułapki. Quentin bada drzwi w suficie, gdy nagle z góry spada osoba o imieniu Kazan. Ciągle powtarza jakieś słowa i żąda pójścia do niebieskiego pokoju. Holloway wnioskuje, że jest upośledzony umysłowo. Tymczasem Liwen zastanawia się, jak udało mu się przetrwać aż do teraz. Kiedy grupa postanawia kontynuować swój plan, niektórzy członkowie postrzegają Kazana jako ciężar, więc wahają się, czy zabrać go ze sobą. Jednak ze względu na nalegania Holloway włączają go do grupy. Quentin i Holloway rozmawiają o tym, kto może stać za kostką. Kobieta zakłada, że prawdopodobnie rząd zbudował tak masywną konstrukcję zapewne na pustyni. Tymczasem Quentin teoretyzuje, że miliarder mógł zbudować ją w ramach rozrywki. Holloway jednak uważa tę koncepcję za zabawną i ją wyśmiewa. Niedługo potem Quentin wchodzi do pokoju bez liczb pierwszych i cudem unika śmierci z pułapki zawierającej obracające się druty żyletkowe. Ten incydent potwierdza, że teoria Liwen o tym, że pokoje bez liczb pierwszych są bezpieczne, jest błędna. Quentin zaczyna podejrzewać Worfa o szpiegostwo, ponieważ od czasu ich spotkania nie odezwał się ani słowem. Następnie grupa robi sobie przerwę, podczas gdy Liwen próbuje odszyfrować liczby. Po chwili Quentin namawia Worfa do przyznania się, że jest jednym z architektów, którzy zaprojektowali potężną konstrukcję w kształcie sześcianu. Zapytany o to, kto go zatrudnił, przyznaje, że nigdy nie poznał swojego pracodawcy i był tu tylko po pieniądze. Pomimo rosnącej nieufności wśród grupy, zwłaszcza ze strony Quentina, który ucieka się do przemocy Worf, dostarcza im kluczowych informacji o wymiarach zewnętrznego sześcianu, który wynosi 434 stopy. Na podstawie tych danych Liwen wnioskuje, że po każdej stronie jest 26 pokoi, co daje w sumie 17 576 pokoi. Następnie sugeruje, że liczby między pokojami mogą reprezentować współrzędne kartezjańskie, wskazujące położenie pomieszczeń w sześcianie. Po tym odkryciu grupa decyduje się skierować w stronę najbliższej krawędzi. Kontynuują uruchamianie pokoi, by wykryć wszelkie zagrożenia. W kolejnej scenie natrafiają na pozornie bezpieczne pomieszczenie sąsiadujące z ich pokojem, ale gdy już mają je przekroczyć, Kazan niespodziewanie głośno krzyczy, co powoduje, że w pokoju aktywowane są śmiercionośne pułapki. Grupa wnioskuje, że zainstalowano tam system pułapek aktywowanych dźwiękiem, przez który przejdą. Quentin sugeruje pozostawienie Kazana w tyle, ponieważ nie dałby sobie rady z powodu nagłego wybuchu, jednak Holloway w dalszym ciągu nalega, by zabrali go ze sobą, a nawet zgłasza się na ochotnika, by przejść przez pokój razem z nim. Po chwili wszystkim udaje się bezpiecznie przejść, ale gdy nadchodzi kolej Quentina, Kazan niechcący uruchamia pułapkę, wydając hałas. To sprawia, że Quentinowi o włos udaje się uniknąć śmierci. Wściekły atakuje Kazana, lecz w ostatniej chwili powstrzymuje go Holloway. Wtedy swój gniew kieruje na nią i zaczynają się ostro kłócić. Kobieta zarzuca mu, że woli młodsze dziewczyny, przez co zostawiła go żona. Za to ze złości Quentin uderza ją wiele razy. Dwójka zostaje rozdzielona przez pozostałych, a gdy sytuacja się uspokaja, idą dalej. W końcu grupa dociera do jednej z bocznych krawędzi sześcianu i znajduje szczelinę między drzwiami a zewnętrzną powłoką. Następnie robią linę ze swoich ubrań, a Holloway odważnie proponuje, że zbada przestrzeń. Jednak poniżej widzi tylko całkowitą ciemność. Próbuje rzucić się w stronę zewnętrznej celi, ale lina okazuje się za krótka, by mogła jej dosięgnąć.
kiedy wisi na zewnątrz pokoju, sześcian gwałtownie się trzęsie, niemal powodując upadek, ale Quentinowi udaje się pociągnąć ją za linę i unieść do góry. Jednak w następnej sekundzie celowo puszcza jej rękę, co prowadzi do jej tragicznej śmierci. Po makabrycznym incydencie Quentin okłamuje grupę, że Holloway poślizgnęła się i upadła. Wszyscy są wstrząśnięci, jednak nie mają innego wyjścia, jak iść dalej. Po krótkiej dyskusji grupa planuje zejść na dolną krawędź kostki, ale wcześniej Liven sugeruje, by chwilę odpoczęli. Reszta grupy się z nią zgadza i wszyscy kładą się na podłodze. Kiedy śpią, Quentin przenosi Liven do innego pokoju i próbuje ją przekonać, aby opuściła inne, a także dokonuje niechcianych zalotów seksualnych. Kiedy odmawia, zaczyna być agresywny. Na szczęście Worf i Kazan budzą się i przybywają do pokoju, by ją uratować. W tym momencie Quentin wpada w paranoję i przyznaje, że wcześniej nie ufał Holloway. To prowadzi resztę grupy do podejrzeń, że zabił ją celowo. Wściekły Quentin brutalnie atakuje Worfa i wyrzuca go do sąsiedniego pokoju. Worf znajduje zwłoki Renea i wybucha histerycznym śmiechem. Uświadamia sobie, że przez cały ten czas tylko krążyli w te i z powrotem. Ale zauważa też, że w pobliżu nie ma już kwasu, przez który zmarł Renej. Dzięki temu grupa zdaje sobie sprawę, że sale muszą się zmieniać. Liven dochodzi też do wniosku, że pomieszczenia z pułapkami są oznaczone liczbami, które nie są tylko liczbami pierwszymi, ale stanowią potęgi pierwsze, czyli większy zbiór liczb pierwszych. Przypomina sobie, że numer współrzędnego pokoju wynosił 27, czyli przekraczał oczekiwane 26, co wskazywało, że do wyjścia prowadzi pokój pomostowy. Zaczyna obliczać swoją pozycję, używając otaczających ją liczb jako punktów odniesienia i zdaje sobie sprawę, że przesunie się dwukrotnie, zanim powróci do pierwotnej pozycji. Kiedy zastanawiają się, jak wykryć pułapki, Liven proponuje zbadanie wszystkich 9 liczb zamiast tylko 3 i sprawdzenie czynników pierwszych w celu ustalenia bezpieczeństwa. Ma teraz za zadanie obliczyć rozkład na czynniki pierwsze 3 trzycyfrowych liczb każdego pokoju, do którego wchodzą. Quentin ją ponagla, ale Liven wyjaśnia, że bez komputera jest to zbyt skomplikowane. Na szczęście w odpowiednim momencie ujawniają się prawdziwe możliwości Kazana. Okazuje się, że jest autystą, który potrafi szybko wykonywać obliczenia. Po potwierdzeniu przez niego, że pomieszczenie jest bezpieczne, Quentin weryfikuje to, rzucając przez pokój kawałek gruzu, który zostaje nienaruszony. Grupa kieruje się w stronę wyjścia, a Worf obmyśla plan ujarzmienia Quentina, który popada w coraz większą paranoję. Zwabia go do pokoju niżej i zostawia. Reszta rusza dalej i w końcu dociera do pokoju pomostowego w kostce. Po otwarciu drzwi wita ich strumień jasnego światła. Jednak Worf decyduje, że nie wyjdzie na zewnątrz, gdyż wierzy, że w świecie poza kostką nic go nie czeka. W tym momencie pojawia się Quentin, który zabija Liven, przebijając jej plecy złamaną klamką. Rani także Worfa. Następnie próbuje schwytać Kazana, ale zanim to zrobi, Worf łapie go za nogę i mocno trzyma. Właśnie wtedy w wąskiej przestrzeni pokoje zaczynają się układać. Quentin utknął pomiędzy, co doprowadziło do jego makabrycznej śmierci. Worf również wkrótce potem umiera, ale uratował życie Kazana. Ostatnia scena filmu pokazuje, jak Kazan wychodzi na zewnątrz kostki, patrząc na oślepiające światło, które być może jest drzwiami ewakuacyjnymi.